Witamy! Jest godzina 9 rano, niedziela. Co my tu robimy? Jak widać, po mnie niewyspany jestem. Wczoraj byliśmy też nad wodą. Rzucę tam. I dużo ludzi nie chciało za bardzo, nie chciałem tak nagrywać. Mówię, nie każdy sobie życzy, żeby... Tak, ale naprawdę, no full było, ja tam wrzucę przebitkę. Dzisiaj w ogóle jest dużo ludzi, bardzo dużo dzisiaj ludzi jest. Każde miejsce jest pozaciągane i tutaj tak samo jest wszystko. Wszystko jest pozajmowane. No, my takim placyku się zajęliśmy tutaj, w cieniu, mamy tu drzewa, wszystko. No, także... a dzisiaj jesteśmy znów tu, gdzie byliśmy. Więc nam już brakuje tematów do nagrywania. Ale nie, bo po prostu tam się zrobił problem, bo tam, gdzie parkowaliśmy, zaczęli wcześniej mandaty wklepać i zablokowali już później drogę na wjazd, więc dzisiaj może być to samo. Więc stwierdziliśmy, że przyjedziemy sobie tutaj do Duisburga. I tyle. A to są jeziora. Tu jest 6 jezior. Tu jest 6 jezior, tak jak w tamtym filmie wrzucę tam, nie wiem, tu chyba będzie. Ale tu jest to jeden kamperek. Taki a la California Volkswagen. I tam wcześniej stało. Tam widać przez krzaki. Ale fajnie, bo nie jest na razie tak gorąco. Dobra, nie przyciągamy. Idziemy na jakąś miejscówkę. Łódkę, bo wzięliśmy orkę. Taką naszą starą orkę dmuchaną. Ale chyba już swój wiek minął. I na szwie puściło. Także prawie mój kciuk wchodzi, więc idzie, poszła już tam. Pozostawiłem przy śmietniku. Ale dzisiaj też dużo ludzi. No, ale dobrze jest, bo nie ma. No nie ma słońca, fajnie. Byliśmy w sumie dzisiaj o 9, to wszystkie miejsca były takie fajne, takie wejście fajne do wody. Pozajmowane. Więc to nie ma, o której tutaj ludzie przychodzą. 7, 8? 7, 8. Spać nie mogą. Nie, nie mogą. No bo gorąco jest, to nie mogą spać. Dla ciebie to gorąco, nie gorąco. Nie ma problemu. Nikolana w nocy buchnęła wiatrak. Znów będę miał zakurzone buty, klapki. Ale dzisiaj jest fajnie, dzisiaj jest fajna pogoda. Pół godziny jazdy od domu. Czyli niedaleko, też nie. Naprawdę fajnie. Tak rozmaicamy sobie raz tu, raz właśnie tam, gdzie wczoraj byliśmy. No tylko mówię, tutaj jest o dzisiaj lepiej ze względu na to, że nie ma tak tłumów. Tam znaczy tu jest więcej miejsca, bo to jest bardziej, bo to jest duży teren. A tam strasznie. Naćkano. No, mamy łódkę, będę tam pompował, póki jeszcze słońca nie ma, to napompuję. No tak stoimy pod drzewkiem, może... No dzisiaj słońca aż takiego nie ma, ale trzeba dmuchać. No, parking praktycznie jest zapełniony no, ale trzeba dmuchać na zimne, tak? Nie mam zamiaru mieć gorącego auta w środku. Ale zobaczcie. My teraz trochę idziemy nie w tą stronę, a chcemy wam pokazać, że tak, tu jest woda. Prawie, o. O, tu mogliśmy się rozbić, zobacz, blisko. Nie. No, a zobaczcie, ile ludzi przyjechało i jeszcze przyjeżdża. To w sumie duży plac jest. I to jest duży plac, bo to jest jedna część parkingu i tu dalej jest następna część parkingu. W sumie jest, jeżeli ktoś by chciał, to może jest basen taki wojskowy. A, jest. Jest ogrodzony. Nie wiem, plaża prywatny. Plaża piaszczysta, spokojnie. Płatny, no płatny. Jeżeli ktoś ma chęć, my akurat nie wiemy w jakiej cenie, ale... Nie wiem, no my wybieramy bezpłatny ze względu na to, że my psa bierzemy. I nam wygodniej jest po prostu tak, żeby pies w domu nie siedział. Czekaj, ja tędy sobie pójdę. Bo chcę wam pokazać, że tutaj normalnie se kamperami stoją i... Z typami, przyjeżdżają na 1-2 dni. Fajnie, może widzicie? Nad wodę. I tu są kamperki stoją sobie. No to już nagrywaliśmy no, taki odcinek. Ale to jest dla tych, co pierwszy raz oglądają. Ale teraz jest więcej tych przyczep. Uważaj, samochód jedzie. No jest więcej, bo jest lepsza pogoda. No i tak wygląda parking. Parking, duży parking. Zobaczcie ile. I każdy szukał już miejsca. Z tymi przyczepami. Normalnie stoliki wykładają. No, bo to jest bezpłatne. Bezpłatny jest. Tu się nie płaci. To jest darmowe. No. No tam to jest to jeden Fordzik Transit. Dużo ludzi korzysta na. Czekaj, na dziko. Nas mi potrąciło. No. Jest spoko. Polecam.
polecamy, fajne. Oczywiście. Miejsca. Blisko woda, o, chodź, czekaj, zajrzę tutaj jeszcze, jak to wygląda stąd. Jeszcze też nie byliśmy. Nie. A, tu można rowerki wypożyczyć. Tylko nie, czy to czynne jest. Tylko nie, jak to się schodzi. A tu chyba, tu dołem. Nie, ciekawe, czy czynne jest. No, a my tam będziemy szli, tam. Tamtędy. Zobaczymy, jakby coś, to może za tydzień wybierzemy się, to wtedy damy znać, czy to jest czynne, czy nie. No, no i dziewczyny na łódce płyną. A, płyńcie do Szwecji. No, a Gabi jak zwykle, aparacik, zdjęcia, tak? Norma. Muszę pamiątka być. Film filmem, zdjęcia zdjęciami. A fajnie, fal nie ma, to jest takie jeziorko. Gdzie tam szukasz? Gdzie tam szukasz? Co tam szukasz w ogóle? O, nie wiesz, co ja szukam? Gabi coś szuka. Zadajcie, zadajcie pytanie, co szuka Gabi? Telefonu szuka. O, myślicie o czymś innym? Nie. Nie mam pieniędzy. Nie nagrywam, ale Belo ma kolegę. Nie wolno. My cię zaraz przypniemy w obuzie. Do Krzyśka będziesz tu siedział. Nie umie się zachować wśród ludzi. No, a Gabi robi obiadek. Przyprawia suróweczkę. Właśnie, że powiesz, taka suróweczka. Dzisiaj więcej zrobiłaś? Tak. No, co zostało z fetą, a to no. Też nie smakuje. No, jak zapływają. Fajnie, wiatru nie ma fal. Nie, super dzisiaj. Znaczy, zawsze ci nie powiedziałem, już są fale. Nie ma fal, to jest jeziora, nie ma. No, a nie, na jeziorze też masz fale. Zapraszamy was wszystkich tutaj. Chcecie się z nami zagościć, to wyślę linka z adresem. Tylko się spieście, bo dobra surówka nie będzie długo czekała na was. Ona sama umie pływać. No, dawaj, pływać. Antoś też, jakie postępy. Dobra, schodzimy. Gabriela umie pływać. I pan bierze! Kto chce czekać? Ochlap go! Jestem! Ja wygrałam Weneczkę! Nie ma siły. Jak tam było? Szybkie ratowanie. Tylko skurcz mnie złapał w nogę. Dobrze, na kółku byłam, bo tak to... Byłoby po Gabi. No nie, ratowałbyś mnie chyba. I skończyłyby się filmy. Nie, nie ratowałbym. Ja jestem nieubrany. Ja bym mama ratował. Nie ratowałbyś mnie. Nie, tam za daleko. A po drugie, w telefonie mam telefon. W telefonie mam palca za mąż. W telefonie mam telefon. Ale będą komentarze. Ale będą komentarze. Jest. Wracamy, jest godzina 17. Mieliśmy siedzieć do 15. Ja już zdycham. Belo zdycha, a resztę się dobrze bawiło. No, ale nie. Rybki koło mnie pływały. Jedną nazwałam nawet Ewa. Aha. Nie Emo? Nie, Ewa. Ewa. Ja jestem Adam, a rybka Ewa. Dobra, idziemy do samochodu. I to nagrywam właśnie, jak to wygląda. My byliśmy, jesteśmy tu, bo to jest ten duży parking. Tą drogą. I tu. I my tu byliśmy. Nie. Jak nie? Bo my tu wyszliśmy. My byliśmy w tej szóstce. Nie, tu tak. Zobacz, my tu idziemy tą drogą, tu jest i skręcasz w lewo, Nikola. My byliśmy przy tym tam gdzie jest szóstka. I to jest. Nie, my byliśmy tam gdzie szóstka. Byliśmy, bo tutaj jest ten frajbat. No i tutaj byliśmy. No. No to no, a może. Ale
Wiesz? Ile tego jest? A gdzie? I tutaj, jest, tu raz, jest? Dwa, jest trzy, cztery, pięć. Dlaczego jest sześć napisane? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. A gdzie szósty? Oszukali. A gdzie szósty? No. Nie ma. Więc tu jest ciekawie, naprawdę jest ciekawie. Dobra, idziemy, bo już padamy. Jesteśmy już na miejscu, dojechaliśmy. Idziemy się ogarniać, odpoczywać i leniuchować. Na razie, fajnie, że byliście z nami. Do następnego filmu. Cześć.